całym Meksyku. Są największe w całym Meksyku. To Hiszpanie budowali? Hiszpanie? Budowali? Tak, tak. Kościół został zaczynany, budowa była w 1930 roku, ale szła bardzo wolno. W roku 1940 roku, to było przez 10 lat, zrobiono to wiele, bo nie brakowało tego. Banki były małe, gronda nie była zbudowana, nie było dużo mieszkańców i szło nie posłane. W każdym roku 1660, kiedy tutaj przybył biskup Palafox, 7 lat zrobił taką ściemę z pieniędzy, że postawił 7 lat, konsekrowana katedra była dokładnie w roku 1660. Oddana została przyjechać w tego czasu, właściwie można powiedzieć, że jeszcze wcześniej.